Panie Krzyśku, jak wiemy, drużyna gazowników krakowskich to wypadkowa PGNiG i gazownik Kraków, można powiedzieć, mieszanka wybuchowa. Jakie plany na ten sezon? No myślę, że jak w zeszłym roku, tak samo myślimy o środku tabeli. Są nowe drużyny, chcielibyśmy zobaczyć, jak grają. No myślę, że w miarę upływu czasu będziemy się rozkręcać, jeżeli chodzi o grę naszą, bo dzisiaj to powiem, że pierwszy raz spotkaliśmy się od zimy, więc jakoś to jeszcze słabo idzie. Taki mecz testowy, można powiedzieć, tak? Jak wrażenia po pierwszej połowie? No, na razie przeciwnik jest do ogrania. Widać, że tam chłopaki też są w naszym zasięgu w każdym razie i myślę, że postaramy się o lepszy wynik jak dotychczas, bo chyba jest 0-0 na razie. Panie Krzyśku, kto teraz odpowiada za taktykę i przygotowanie drużyny? To znaczy ja odpowiadam od początku za taktykę, za ustawienie zespołu, także cały czas niezmiennie. Dźwigamy cały czas ten ciężar, no i prawdopodobnie może wreszcie sięgniemy po laury zwycięstwa, tak? Bo trzeba, gazownia to już tak naprawdę weteran rozgrywek i należałoby chyba w końcu stanąć na podium. No, ja bym był troszeczkę bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o takie plany, ale gramy o zwycięstwo jak zawsze w każdym meczu. A co wyjdzie na koniec sezonu, no to zobaczymy. Jaki pomysł na drugą połowę? No, myślę, że musimy troszkę przyatakować, ponieważ przeciwnik jest w naszym zasięgu i trzeba po prostu ostrzej zagrać piłką i myślę, że będzie dobrze. Na pewno nie można Państwu zarzucić braku zaangażowania, bo widać płot jeszcze spływający z czoła. Także trochę zdrowia na boisku już zostawione zostało. No trochę zdrowia, no bo jeszcze kondycji nie złapaliśmy takiej jak należy, ale myślę, że w miarę upływu czasu będzie dobrze. Panie Krzyśku, nie zatrzymujemy i powodzenia w drugiej połowie. Dziękuję bardzo.
Everybody in shorts and shades. I like it in the city when it's